Tak, dobrze Państwo widzą. To nie jest przyspieszone tempo. Szachiści również potrafią grać szybko. Dlatego oprócz tradycyjnych rozgrywek szachowych organizuje się turnieje blica, czyli rozgrywki w szachach błyskawicznych. Tak też się stało na 5. ogólnopolskim turnieju szachowym w Kościelcu. 22 szachistów zgłosiło się do rozgrywek blica. Z upływającym czasem i strategią przeciwnika najlepiej poradzili sobie Sebastian Przerwa z UKS Smecz Konin, który zajął pierwsze miejsce. Na drugiej lokacie znalazł się Michał Kowalczyk z KS Hetman Płock, a trzecie miejsce zajął Michał Nawrocki z UMKS na Pięterku Poznań. Najlepszym zawodnikiem z Kościelca był Adam Grochowski, który zajął 13. miejsce. Zwycięzcy odebrali nagrody.